chodzić do tej szkoły? Co ty? Mój tata mówi, że ta szkoła to cyrk. A moja mama, że opera. Co to jest opera? Opera to takie miejsce, gdzie zamiast mówić się śpiewa, a zamiast chodzić tańczy. A w tej szkole to nie proszą do tablicy, tylko do fortepianu. I każą im jeszcze dmuchać takie fujary. Sam jesteś fujara, to się nazywa flet. Prosty. I oni wszyscy nazywają się pędźwiatr. Dzieci i nauczyciele, bo ta pani, co to wymyśliła, to się nazywa pędźwiatr Karbowska. Jak ten stróż? Co ty przecież stróż nie nazywa się Karbowska? A jeden chłopak z naszej klatki to się do nich zapisał, bo chciał biegać tak jak ten stróż pędźwiatr, ale go przebrali za bociana. Ale popciach! Ej, mały, daj się lubić i zrób trochę miejsca. Nie widzisz, że nie mam gdzie buta postawić? Ty też jesteś pędziwiak? Jasne. A co to znaczy? To znaczy zawsze pogoda, zawsze swoboda i zawsze przygoda. Szczęścia milowe buty, szybkie jak odrzutowiec. Szczęścia milowe buty, buty szczęścia milowe. Szczęścia milowych butach. Mama Zuzki poleciała do szkoły z pretensjami, że Zuzka Anielki nie przeczytała, bo miała próbę. I co na to pani dyrektor? Że program autorski pani Karbowskiej nie jest obowiązkowy. Że w naszej szkole są różne pracownie i biblioteka, i mapy, i mikroskopy, i komputery. I że nie każde dziecko, które chodzi do tej szkoły, musi być artystą. Równie dobrze może zostać uczonym albo ministrem. Ale kto by tam chciał być ministrem? Ja ministrem zdrowia. Po co? Żeby wymyśleć lek na wszystkie choroby. Za późno, to już opatentowane. Uśmiech na wszystko! Na zmutwienie i szarówkę, na znudzenie i klasówkę. Uśmiech na wszystko, a czytaną nudną książkę, na zgubioną w szkole wstążkę. Na wiatr chłodny, w środku lata, na to kiedy chce się płakać. Uśmiech na wszystko, chłopaka, ty jest szef. Uśmiechnij się, uśmiechnij się. Ale ty byś chciała być artystką? No jasne. Moja ciocia była w pędziwiatrach i moja siostra. Ale teraz studiuje ekonomię. I co z tego? Do teatru i na koncerty co tydzień lata. Dziadek mówi, że to choroba na całe życie. Dziadek też był w pędziwiatrach? Cały czas jest. Tyle, że nie tańczy, tylko wozi swoją furgonetką dekoracje na koncerty. A babcia szyła kostiumy dla krasnali. Ale ty masz fajnie. Cała rodzina w pędziwiatrach. Twoi też mogą się zapisać do Towarzystwa Przyjaciół Pędziwiatrów. A ty do studia piosenki. Masz taki ekstra głos. Akurat. A Anielkę kto za mnie przeczyta? Może krasnoludki.
Zuzka, idziesz na próbę? Nie mogę, mam szlaban. Za Anielkę? Mhm. Ja też miałem, ale udało mi się uśpić czujność mamy. Ciekawe jak? Jest taki sposób. Opowiem ci, mamo, bajkę na dobranoc, bajkę lekką jak poduszka, żebyś brała ją do łóżka, gdy się nie chcą spełniać sny. Byś nosiła tę bajeczkę w swej kieszeni lub torebce, tak jak nosi się chusteczkę, którą można otrzeć łzy. Bajce będziesz miała, mamo, dzieci dobre, piękne, mądre, to posłuszne są i kłamią i czytają mnóstwo książek. Lubić. Pancerze wrócili z nagrodą za taniec hiszpański. Z Hiszpanii? Nie, z Kielc. Dostali złotą jodłę, choć wcale nie jodłowali. A my złoty aplauz w Koninie. Choć wcale nie mieliście aplauzu. No wiesz, publiczność nie chciała nas puścić ze sceny. A teraz mama nie chce cię puścić na próbę. Ciężkie jest życie artysty. No, ale da się mówić. Czym się tak męczysz? Oj, próbuję przeliczyć, ile piosenek zostało napisanych dla pędziwiatrów przez te 15 lat. Mnóstwo. Tyle to i ja wiem, ale śniło mi się, że biorę udział w teleturnieju pod tytułem Historia i dorobek zespołu piosenki i tańca pędziwiatry. O rany, to brzmi jak historia II wojny światowej i dorobek Adama Mickiewicza. Szło mi rewelacyjnie, wiedziałam wszystko. W jakich festiwalach braliśmy udział, ile zdobyliśmy jodeł i aplauzów. A pamiętałaś, że w 1998 roku zrobiliśmy musical pod tytułem Flakonik Apolonii, czyli Cuda w tej budzie? Oczywiście. A także ilu mamy solistów, jakie zespoły, jakie prowadzimy formy działalności, że tańczymy wszystko, od klasyki do współczesności. I co? I w końcu padło pytanie. Ile piosenek zostało napisanych specjalnie dla pędziwiatrów? Mnóstwo. Trzeba było podać z dokładnością do 10. 100. Tak to samo powiedziałam. I co? Za mało. O rany, a to ci Polka! Love.
Widzieliście Maćka? Wszedł do szkoły pod muchą. Do szkoły? Mój wujek, jak jest pod muchą, to idzie spać. Głupi, to są dwie równe muchy. Maćka mucha nie jest do spania, tylko do tańczenia. Do Wawelskiego. Nie lubię. Ja to bym wolał tańczyć rocka albo black dance'a. A najlepiej to tak jak Michael Jackson. Only w teatrze imienia Jaracza. To dlatego nie przyszedłeś na piłkę? I co tam było? Pędzi wiatry. Tam też? Wszędzie ich pełno. I co tam robili? Takie coś, co się nazywa muzykant. Nie muzykant, tylko muzykal. Mama mi o tym mówiła. To taka opera. Ciągle tańczą i śpiewają. Nie ciągle. Grali też w kosza. W teatrze? Więc gdy nasi w kosza grają, najwierniejsze fanki mają. W nas trzech, czy fat, czy pech, czy cień, czy blask. Najlepsze fanki mają w nas. Kto? Pędź wiatry z pędzlami. Pryskajmy, bo jak nie, to oni nas zapryskają w rude ciapki. Widziałem, wczoraj w teatrze też malowali. W teatrze? A ty pędzę czy prędzej? Łap, łap, łap. I ty pędzę czy prędzej? Machaj, smaruj, klap, klap. Po co komu szary ściany i parkany? Po co komu mury, burę i ponure? I chodniki chodnikowe i asfalty asfaltowe. Trzeba tworzyć nowe światy kolorowe. Może w którymś z nich odnajdą się te małe, te rude, te dwie. Po co komu szary ściany i parkany? Po co komu mury, burę i ponure? I chodniki chodnikowe i asfalty asfaltowe. Trzeba tworzyć nowe światy kolorowe. Może w którymś z nich odnajdą się te małe, te rude, te dwie. Na nas mogą sobie chlapać. No,
Przezorny zawsze ubezpieczony. Zmykajcie stąd, zaraz ma tu przyjechać telewizja. My też byśmy chcieli do tej telewizji. I do tych strusiów, do pędzi wiatrów. A co umiecie? Ja umiem jeździć bez trzymanki, a ja główkować do 20 piłką, a ja łapać hrabąszcze. Rzadkie talenty. Musicie sobie znaleźć jakiegoś zakręconego sponsora, żeby was wylansował. A teraz chodu. Daj się lubić. Co? Skąd znać nasze zaklęcie? Widzę, że nie mam wyjścia. Dobra, chodźcie. W pędzi wiatrach dla wszystkich znajdzie się miejsce.